zapraszam na scenę Roberta Więckiewicza, odtwórcę głównej roli w filmie Ziarno Prawdy. Myślę, że sobie usiądziemy, będzie wygodniej wszystkim. Jak zobaczycie, jak my się męczymy na stojąco, to może też być się wygodnie. Pięknie to, prawda? No, dobry wieczór. Bardzo fajna przestrzeń. Podoba mi się. Ostatnio był remont, wiem, pan dyrektor wspominał. No i udało się. Gratuluję. Myślę, że powinniśmy porozmawiać trochę o filmie, który przed chwilą państwo zobaczyli. Nie wiem, czy wszyscy państwo byli na początku, żeby zobaczyć pozdrowienia od lektorów. Byli państwo? No to tam już troszkę była, już pan Robert powiedział, jak to jest grać myślącego aktora, dlaczego bohatera. Więc myślę, że to sobie ominiemy. Już wiemy wszyscy, że jaki był klucz do postaci. Natomiast jaki był klucz do wyboru tej roli z pana strony? Znaczy, co się spodobało w scenariuszu? Powiem, że scenariusz był pierwszy niż książka w pana przypadku. Wersja dłuższa czy wersja krótka? Mamy czas? To może być dłuższa. Ja szczerze mówiąc nie znałem wcześniej twórczości Zygmunta Miłoszewskiego. Słyszałem co nieco. Słyszałem, że powstał film fabularny na podstawie pierwszej książki z serii Orszackim, czyli na podstawie Uwikłania, ale też tego filmu nie widziałem. W pewnym momencie spotkałem się z Borysem Lankorzem, który nieśmiało zapytał, czy nie zechciałbym przeczytać scenariusza Ziarna Prawdy. Po lekturze scenariusza myśmy parę spotkali się z Borysem, rozmawialiśmy o tym scenariuszu, rozmawialiśmy o tej postaci. Ja miałem kilka pytań. To, co wydawało mi się fajne w tym projekcie, to po pierwsze ja zawsze chciałem się spotkać, znaczy od kiedy zobaczyłem Regres tak naprawdę, to chciałem się spotkać z Borysem w pracy. No i jakby tutaj ten warunek został spełniony przy tej propozycji. Jeśli chodzi o scenariusz, spodobała mi się postać Szalskiego, zwyczajnie. Podobało mi się w nim to, że jest hamem, że ma dosyć, powiedziałbym, specyficzny stosunek do kobiet i do zwierząt. Ale spodobało mi się również to, że jest człowiekiem inteligentnym. I wydawało mi się, że za tym idzie również fakt, że skoro jest inteligentny, jest również dowcipny. A ponadto chciałem zagrać w takim filmie, który łączy ze sobą gatunki. Czyli można powiedzieć, że to jest kino gatunkowe, ale tam jest jakby są elementy. Jest i kryminał, i mamy troszkę obyczajowego takiego kina, i mamy też troszeczkę takiego thrillera. Tam jest jakby takie multigatunkowe kino, tak? Jakby i wszystkie te elementy pospołu złożyły się na to, że po prostu zagrałem w tym filmie i że dzisiaj państwo mogliście to efekt tego zobaczysz na ekranie. Zanim zadam kolejne pytanie, to przyznam się, że strzeliłem jego ten, ponieważ umówiliśmy się, że pan Robert będzie siedział z tej strony i wszystkie kamery były z tej strony, to może zamienimy się na miejsca. I co, i teraz jeszcze wszystko raz od początku muszę powiedzieć. Teraz jeszcze w słowo mam to powtórzyć, tak? Dzięki, fantastycznie, naprawdę świetny pomysł.
Dobra, to jeszcze nie zaczynamy. No, fajna. Słyszałem, że wiem. Dobra. Dobra, to teraz tak. Ja obejrzałem ten film wczoraj specjalnie drugi raz. I tak sobie patrzę i no, nie wiem, może się mylę, ale mam wrażenie, że w całym filmie pan ani razu się nie uśmiechnął. Ta postać jest, ma ogromne poczucie humoru, ale skrywa to dość mocno w sobie. Mam takie wrażenie. Jak to było? No chyba tam parę razy się uśmiechnął chyba. Dwa razy, to ja przyrafię. Dzięki. Będzie nagroda po spotkaniu. Ja tutaj już żartobliwie powiedziałem trochę o Szackim na początku. Myślę, że to jest... On jest jednak... to nie jest taki... On nie jest bawitankiem, tak? On nie jest dowcipniejszy. To jest facet poważny, który ma sporo za sobą, sporo przeszedł. I zawodowo, i prywatnie, życiowo. Myślę, że jest trochę cyniczny. Jest mizoginem niewątpliwie, więc ten jego dowcip często jest, że tak powiem, funkcjonalny, to znaczy spełnia pewne funkcje. On jest często cyniczny, złośliwy, prowokujący. I raczej tak to widzę. Ten jego dowcip raczej bywa dla innych bohaterów irytujący dosyć mocno. My możemy się śmiać, ale na pewno bohaterom nie jest do śmiechu. Tym bohaterom, którzy się z Szackim w jakiś sposób stykali. Więc ja to tak widziałem. Niewątpliwie scenariusz Borysa Lankosza i Zygmunta Miłoszewskiego, bo trzeba tylko podkreślić, że panowie pracowali razem nad tym scenariuszem. Dało takie możliwości. On rzeczywiście, te dialogi są w moim odczuciu bardzo dobrze napisane i dają właśnie możliwość pójścia w kierunku takiego właśnie sarkazmu, dowcipu. Więc ja po prostu skrzętnie to wykorzystałem. A poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, wydawało mi się, że ta inteligencja Szackiego musi mieć jakiś ekwiwalent właśnie w tym wymiarze. Że to nie jest tylko zdolność do analitycznego myślenia, kojarzenia faktów, pewnej koncentracji, ale również właśnie taka przestrzeń, gdzie on posługuje się celną ripostą, złośliwą ripostą. Bo wydaje mi się, że ludzie inteligentni są obdarzeni po prostu takim darem. No, ja nie spotkałem nigdy inteligentnego człowieka, który był ponurakiem. Zazwyczaj, jakby to delikatnie powiedzieć, mniej inteligentni ludzie bywają ponurakami. A czy te są już totalnie głupi, no, to czasami się śmieją, ale to jest taki trochę inny. Była mowa o tym, że ten film łączy wiele różnych gatunków. Fajnie pokazany jest Sandomierz, szczególnie te nocne i wieczorne zdjęcia. Czy to miasto rzeczywiście ma taki klimat? Czy to była zasługa operatora? Czy tam były takie momenty, gdzie latarnia gasła, gdzie przechodziliśmy koło w takim fajnym świetle kontrowym, gdzie tylko postać było widać. To stwarzało te fantastyczne klimaty tajemniczości. Rzeczywiście, ja byłem zaskoczony. No, trzeba tu powiedzieć, że myśmy kręcili te zdjęcia w Sandomierzu. Byliśmy dwa razy w Sandomierzu, spędziliśmy tam. Przepraszam, dziękuję bardzo. Ja czasami sobie będę tak, że proszę wybaczyć, jest czysta woda. Myśmy tam kręcili jakoś chyba w pierwszej połowie chyba kwietnia. I w drugiej połowie maja. Ku mojemu zaskoczeniu to miasteczko rzeczywiście wyglądało jak wymarłe. Ja sobie wyobrażałem, że ja byłem już wcześniej raz w Sandomierzu latem
No i wtedy rzeczywiście prawdopodobnie, ponieważ było właśnie lato i taki okres wakacyjny, no to było znacznie więcej turystów i wydawało mi się, że to miasto tętni życiem. Natomiast tutaj byłem zaskoczony, jak przyjechaliśmy, że właściwie to miasto jest puste. Prawdopodobnie dlatego, że jeszcze się nie rozpoczął sezon turystyczny. No i w związku z tym to oczywiście idealnie pasowało do naszego filmu, no do wizerunku tego miasta w naszym filmie, dlatego że ten Sandomierz jest utrapieniem dla Szackiego. On tam jest po prostu jak za karę, no jak na jakiejś syłce, więc tam są takie sceny, że on po prostu usiłuje coś kupić tam do jedzenia, sklep zamknięty, musi mieć jakąś stację benzynową, no po prostu nic się nie dzieje, tak? O 16 gaśnie światło i koniec jest zabawy, tak? Każdy się zamyka gdzieś tam w swoim domu. I tak rzeczywiście było. Pamiętam, że była taka sytuacja, kiedy kręciliśmy scenę w sklepie. W filmie to jest ta scena, kiedy Szacki odkrywa w szmatławcu ten artykuł o sobie. I to było jakieś takie popołudnie, w środku tygodnia. I ten sklep się mieści w rynku, w Sandomierzu, który był po prostu pusty. Ja myślałem, że tam oczywiście jakiś fan klub przyjdzie od razu, że tu kręcimy film, będą tam się... Ale nie. Swoją drogą oni są troszkę rozbestwieni, bo tam cały czas ten Mateusz jeździ na rowerze, więc po prostu oni mają tam cały czas możliwość oglądania ekipy filmowej. No i był taki moment, kiedy właśnie ten sklep to był prawdziwy sklep, tylko że na kilka godzin zamknięty z powodu zdjęć. No i nagle zobaczyłem, stałem na zewnątrz i zobaczyłem panią taką, 30 może paroletnią, podchodzącą z taką małą dziewczynką do tego sklepu. I ktoś z ekipy podszedł do tej pani i powiedział: przepraszam bardzo, ale sklep jest chwilowo nieczynny, bo właśnie tutaj realizujemy zdjęcia do filmu. I ona nic nie powiedziała, tylko się odwróciła. Zaczęła odchodzić z tą dziewczynką. I ja usłyszałem, jak ona mówi: no chodź kochanie, dzisiaj nie zrobimy tutaj zakupów, bo znowu ci zasrani filmowcy. Więc rozumiem, że może mieszkańcy Sandomierza mają już trochę dość ekip filmowych. I ta pani dała temu wyraz. Oczywiście, tak jak to bywa, no, wybieraliśmy miejsca, które są w powieści, w scenariuszu, więc to nie są jakieś specjalnie poza rynkiem może i tam ulicą, tą bramą grodzką, to nie są jakieś specjalnie oczęszczane miejsca, więc wszystkie te elementy, czyli fakt, że to jest małe miasto, fakt, że jeszcze przed sezonem turystycznym i fakt, że mają dość filmowców, jednak nam pomogły w tworzeniu takiej atmosfery. Ten Sandomierz, a szczególnie jego mieszkańcy, nie są szczególnie przyjaźnie pokazani, czy pokazani w tym filmie jako bardzo, żeby nie obrazić, ograniczeni, nienawistni dla obcych i tak dalej. Sprawa fabuły mówimy o tej historii. Ja myślę, że to nie jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby specyfika Sandomierza. Tutaj nie chodziło o to, żeby... Nie zostali tam wymienieni z, że tak powiem, z miejscowości. I jak oni zareagowali na projekcję filmu Sandomierza? No tak, to jest rzeczywiście, tutaj mamy do czynienia z takim zaskoczeniem, bo ja co prawda nie byłem na pokazie przedpremierowym w Sandomierzu, ale był Borys Lankosz, był operator Łukasz Bielan, był też Zohar Strauss, izraelski aktor, który zagrał rabina Zygmunta. Zorganizowałem taki specjalny pokaz w Sandomierzu i byliśmy pełni obaw, że jak to się skończy. Jak w ogóle, i Zygmunt Chłamiłszewski też, autor, był też obecny, jak to się skończy w ogóle. No, okazało się, że ku zaskoczeniu publiczność sandomierska zgotowała ekipie owację na stojąco. Bardzo się ten film spodobał i rzeczywiście, no, trzeba przyznać, że nie zawsze mówi się dobrze o Sandomierzu, ale raczej w kontekście tego obrazu, który wisi w katedrze sandomierskiej.
kontekst. Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że to, jakby to nie są kwestie personalne, jak, znaczy specyficzne dla Sandomierza. Takie postawy są spotykane w całej Polsce, nie tylko w Sandomierzu. Ale oczywiście było bardzo miło, że tam się w międzyczasie zmieniły władze, coś tam już nie pamiętam dokładnie, ale że ci ludzie po prostu jakby zdobyli się na pewien dystans, docenili tę pracę i byli w stanie po prostu nie reagować się emocjonalnie, że o, tutaj ktoś nas obraża, tylko rzeczywiście z pewnym dystansem odnieść się do no, dzieła filmowego jednakowoż. Ten film miał dosyć spokojne tempo, poza jedną praktycznie sceną tą w podziemiach, gdzie się nagle, wszystko przyspiesza. Jestem ciekaw, jak była kręcona ta scena z psem, bo wyglądała dosyć dramatycznie. Tak, ja już o tym mówiłem oczywiście wielokrotnie. Mógłbym tutaj próbować tworzyć jakąś narrację bardzo emocjonującą i mówić, że rzeczywiście krwiożercze bestie to były, bałem się, miałem dreszcze. Nie. Prawda jest taka, że to były dwa, no swoją drogą, gigantyczne psy rzeczywiście, które były bardzo, bardzo, bardzo miłe, no. Takie miśki, dwa miśki takie. Tylko, że wyglądające jak po prostu mordercy. No i ja tam miałem taki moment, musiałem się oswoić z tymi psami. Kręciliśmy to w Warszawie na ulicy Chełmskiej, wytwórni. Dekoracja była zbudowana w hali zdjęciowej, te podziemia wszystkie. No i ja tam się troszkę z nimi zapoznawałem. Z tymi pieskami. Rzeczywiście, no to takie bestie silne, potwornie, prawda? Takie głowy. Wszystko tutaj cieknie, ta ślina, po prostu, no, niesamowity to widok. W tych takich najbardziej trudnych i emocjonujących momentach zastępował mnie kaskader, no bo absolutnie bym sobie nie poradził z nimi, dlatego że to jest jednak potworna siła. I ten moment, kiedy pies atakuje już Szackiego, no to już był w całości przez dublera realizowany. Ja później widziałem, mimo że ten dubler miał obwiązaną rękę, to po pierwsze wychodził po każdym ujęciu po prostu mokry i zdyszany, a po drugie jednak był cały poszarpany tutaj, po prostu miał rany. To jest niebywała siła, także no, chcąc jeszcze jednak ocalić mnie, mieliśmy jeszcze kilkanaście dni zdjęciowych przed sobą, więc ja nie mogłem uczestniczyć w tej scenie do końca. No to są, to jest coś taka żmudna praca, bo to się w gruncie rzeczy później na montażu składa wszystko. No i trzeba też w postprodukcji wymazywać pewne detale, typu tam linki, które ograniczają te psy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był taki jeden moment, ja oczywiście miałem pełną świadomość, że te psy są pod kontrolą, chociaż nigdy nie można mieć pewności, co takie zwierzę zrobi. Tym bardziej, że po to, żeby pobudzić te psy, one były jakoś prowokowane. Tam ci treserzy musieli troszkę rozjuszyć, żeby one po prostu zareagowały właściwie. I był taki moment, kiedy właśnie na jednej z prób ostatnia sekwencja spadania ze schodów już wykonywana była przeze mnie. I ja po prostu zapomniałem, że ten pies tam jest uwiązany, ale rzeczywiście jest. Tam było dosyć ciemno i kiedy wykonałem ten przewrót, i upadłem na kolana, podniosłem głowę, zobaczyłem w takiej odległości mniej więcej głowę tego psa, który po prostu patrzył na mnie, tak zupełnie niewinnie na mnie patrzył. Zastanawiałem się, co może w tym momencie myśleć, że tak na przykład moja twarz mi się objawiła nagle i on tak przewrócił łeb. I tak sobie pomyślał, no, co mam zrobić teraz, mam tak zrobić tak haps, czy raczej nie. No, ale na szczęście nie zdecydował się, tylko zobaczyłem coś mniej więcej takiego półmetrowego, że się wysuwa z jego paszczy. To był jęzor. I zrobił takie... Ja byłem oczywiście cały mokry w tym momencie, a po prostu się oblizał tylko. To było z jednej strony zabawne, ale wtedy poczułem, rzeczywiście wtedy poczułem, co mógłby taki Szacki czuć. A później sobie uświadomiłem, że tam Szacki to Szacki, a co ten biedny Szyler? Musiał czuć. Takie dwa pieski go tam obgryzały. Jeden
jest ten ciekaw, bo ja tam, jak oglądam film, to czasami jakaś scena wpadnie w oczy i była scena, gdzie Szacki siedzi i trzyma myśli i trzyma papierosa w palcach i ten popiół taki długi strasznie był. Ile razy to trzeba było nagrać, żeby ten... Dobra, umawiam się w ten sposób. Oczywiście na to pytanie nie odpowiem. Dlatego, że ja nie chcę tutaj zdradzać za dużo. Pan mnie prowokuje, dlatego, żebym tutaj zdradzał pewne tajniki warsztatu filmowego. Nie! Koniec! Żadnych więcej tajemnic nie będę zdradzał. Nie, może nie, ale może państwo. Sorry. Nie. Oczywiście to była jedna z najdłużej realizowanych scen, ujęć, dlatego że no ten popiół musiał spaść w odpowiednim momencie. No jak wiadomo, trudno się pertraktuje z popiołem, więc mimo silnych prób on robił to, co chciał. Więc raz spadał za wcześnie, raz spadał za późno, raz w ogóle nie spadał. No i przy pomocy różnych zaklęć wreszcie się za 634 razem to już była środa, zaczęliśmy w sobotę tę scenę. Udało się. Nie wiem, czy już pora na pytania od państwa, bo ja jeszcze mógłbym bardzo długo gadać. Nie wiem, czy pan Robert woli moje pytania, czy... Państwa już w tej chwili. Nie wiem, musiałbym zajrzeć do kontraktu, jak to jest tam napisane, ale oczywiście możecie państwo pytać o wszystko, najwyżej nie odpowiem, ale pytać zawsze można. No proszę spróbować. Robercie, kogo było łatwiej zagrać? Blachowskiego czy Szackiego? Łatwiej? Łatwiej. Nie wiem. Nie wiem. To są, chociaż wie pan, tak się zastanowił, to tam trochę podobieństw może nawet bym znalazł między tymi bohaterami. Natomiast nie umiem tak ocenić, czy tutaj było łatwiej, czy to było trudniej. Wie pan, to jest tak, że właściwie każda rola jest trudna, ale jednocześnie każda rola jest łatwa. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę dziwnie co najmniej, ale rzeczywiście tak jest. Zawsze jest tak, że ten początek jakby konfrontacji z rolą, szukanie tej postaci w sobie jest takim momentem dosyć trudnym, no bo trzeba sobie to wymyślić, jakoś zadać sobie parę pytań, jakby te pierwsze dni zdjęciowe, to jest takie dotykanie tej postaci, wgryzanie się w nią. Później już, jak już się, jakby ją złapie tę postać, to już później trzeba tylko ją przytrzymać, cały okres zdjęciowy. Więc w tym kontekście to jakby ten początek zawsze jest trudny. Oczywiście są łatwiejsze, trudniejsze sceny, ale... A później już jest łatwiej. Więc jakby nie jestem w stanie tak porównać. Rzeczywiście to zależy też od tego, ile jest ćwiczeń gimnastycznych w roli, tak? Jak jest dużo WF-u, to jest trochę trudniej, no bo już jednak ja już nie jestem młodzieniaszkiem, ja już naprawdę mam swoje lata. Więc już mi się czasami nie chce tam jakoś specjalnie, ale nie. Przede wszystkim i Blachowski, i Szarski to są fajne chłopaki, więc to była duża frajda. Dlaczego mówię fajne chłopaki? Dlatego, że to są postaci ciekawe, w tym sensie są ciekawe dla aktora, bo są niejednoznaczne po prostu. To, rozpięte są gdzieś tam jakieś na biegunach, prawda? Nie jest tak, że są na przykład tylko złe, bądź tylko dobre, tylko to jest jakby ta ambiwalencja jest jakby bardzo duża w nich, prawda? Pewna niejednoznaczność. To takie postaci są zawsze najciekawsze do grania.
postaci, które są właśnie niejednoznaczne. Więc tak jak powiedziałem, jakby w przypadku Blachowskiego i Szackiego było podobnie. Ja jeszcze mam takie pytanie. Z trzech ról Wałęsy pod mocnym aniołem, ja poprawię, które z tych ról dała panu Emilio? No to jest jakby pytanie z tej samej serii, wie pan, czyli to jakby układania pewnego rankingu, którego ja nie robię. To są zupełnie jakby inne postaci, inne role. No, jeśli pan sobie prześledzi te trzy role, no to każda z nich jest zupełnie inna. To są zupełnie inni ludzie, prawda? Tam mamy do czynienia z jakimś przywódcą, charyzmatycznym wodzem ruchu społecznego. Później następny jest alkoholik, inteligent alkoholik. I tutaj mamy do czynienia ze zdeterminowanym, bardzo precyzyjnie, chłodno analitycznie myślącym przedstawicielem prokuratury w Polsce. Więc jakby do każdej z tych ról trzeba się inaczej zabrać jakoś, prawda? No, nie można ich zagrać tym samym, że tak powiem, sposobem, patentem. Wie pan, ja powiem panu tak naprawdę, powiem panu, że dla mnie bardzo dużą satysfakcją jest są na przykład takie spotkania jak to. Dlaczego? Raz to wyjaśnię. I nie to, żebym to się jakoś specjalnie chciał wam podlizywać, to w ogóle nie o to chodzi. Ja naprawdę mam bardzo utrudnione zadanie, dlatego że mam dosyć mocno ograniczony kontakt w tym sensie, że z ekranu za bardzo was nie jestem w stanie zobaczyć. Wy mnie tak. Więc jedyną szansą jest tylko to jest takie spotkanie. Staram się jak najwięcej takich spotkań odbywać, bo jestem ciekaw waszych opinii. I w gruncie rzeczy takim moim marzeniem jest zorganizować jakieś takie spotkanie, że ja sobie usiądę tam, a wy przyjdziecie tutaj i to ja będę wam zadawał pytania. Bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc co jest jakby satysfakcją? Satysfakcją jest to, że widzowie idą do kina na film, w którym ja zagrałem i ten film coś w nich powoduje. Tak? Nie, może się podobać, może się nie podobać, może wzbudzać jakieś kontrowersje, może irytować. Najgorzej jest, kiedy widzę przechodzi obojętnie wobec filmu. No to jest ewidentna porażka. Tak? Wtedy przegrywamy my jako twórcy. W momencie, kiedy ten film wywołuje jakieś emocje, to mogą być skrajne emocje, to wtedy jest sukces. To wcale nie jest banalne, to co powiedziałem. To jest naprawdę ważne. Co więcej, powiem państwu, jeszcze więcej. Że nie sztuką jest pojechać do Poznania, Krakowa, Wrocławia, tylko właśnie do mniejszych ośrodków. Taki jak Wolsztyn. Ja sam pochodzę z takiego małego miasteczka. No, przepraszam, bo nie jesteś z takim małym miasteczkiem. Widziałem ryneczek piękny, jezioro, dwa. Ale zapach jest większa. Nie, nie sądzę. Powiem pani, tak. A, kiedyś może, teraz nie. Więc ja mniej więcej wiem, jak to wygląda. I to, że takie spotkania się odbywają, że istnieje na przykład ten projekt, ale nie tylko, jest wiele takich projektów, to jest dla mnie wielkie szczęście, bo mogę wtedy spotkać się z wami i zobaczyć w ogóle co wy w ogóle o tym sądzicie. Natomiast w takim innym planie, wie pan, to jest jednak, ja to po prostu lubię robić. Od momentu, kiedy chciałem bardzo to robić, nic się nie zmieniło. Od momentu, kiedy ja sobie uświadomiłem, że tak, chcę być aktorem, tak, chcę grać w filmach, to ja ciągle to bardzo lubię robić. Oczywiście czasami marudzę, bo mi się coś nie chce, albo tam, nie wiem, jest zimno, albo nie wiem, trzeba wstać, bo w nocy jest. Marudzę, ale rzadko marudzę. Ale generalnie po prostu to ciągle sprawia mi wielką satysfakcję. Więc w ogóle sam fakt, że w ogóle pracuję, że w ogóle dostaję propozycji, gram rolę,
które, o których się mówi, tak? Które są ważne dla nas wszystkich w Polsce. Nie tylko w Polsce, jak się okazuje. No to jest wielka satysfakcja. No a tak też na koniec mogę powiedzieć, że wie pan, już dzisiaj o tym mówiłem też, że ja nie chcę wyróżniać jakiejś konkretnej roli, bo tamtym pozostałym będzie trochę szkoda i będzie żal. Więc nie chciałbym tych pozostałych ról jakoś tak zostawić niedopieszczonymi. Tam pani z tyłu, tak? Ja mam pytanie specyficzne, bo tutaj jak gdyby obraz wyłaniający się z tego filmu jest dość smutny, tak? Przynajmniej takie jest moje zdanie na temat Polaków, że jesteśmy tacy skuszniali, zabobonni. Pojawia się tutaj też wątek antysemityzmu i takie jest moje pytanie. Czy pana osobiste poglądy na temat życia ludzi przeszkadzają panu jeszcze w obieraniu ról, czy dla pana już to jest może nie tyle obojętne, ale że to nie ma znaczenia, jeżeli pan odbiera rolę, czy bardziej jeszcze tak, że na przykład poprzez swoje osobiste poglądy odrzuca pan rolę, bo nie zgadza się pan z przesłaniem, bądź z wizją, jaka no, jest pokazana w scenariuszu, tak? Bo tutaj jednak no, ta wizja jest taka dosyć smutna. Rozumiem pytanie, dziękuję. Wie pani, jeszcze mi się nie zdarzyło, nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żebym, żebym odrzucił jakąś rolę z takich powodów, nazwijmy to ideologicznych, znaczy się nie zgadzam jakby właśnie z przesłaniem, które niesie, niósłby dany film. A odpowiem inaczej na to pytanie. Moim zdaniem jest tak, że znaczy jestem o tym przekonany, że mój akces do jakiegoś projektu, moja zgoda na uczestnictwo w jakimś projekcie, no też mówi o, myślę, o moich poglądach. Nie wprost oczywiście, ale to jest dla mnie istotne. Gdybym nie wierzył w coś, gdybym nie wierzył w pewną rzeczywistość przedstawioną w scenariuszu i w konsekwencji rzeczywistość ekranową, gdybym się nie był przekonany co do tego, to jest duże prawdopodobieństwo, żebym w tym po prostu nie zagrał. No więc jakby tak bym odpowiedział na to pytanie. Natomiast nie zdarzyło się, jeszcze nikt mi nie zaproponował czegoś takiego, co by jakoś nie korespondowało z moimi poglądami. Nie wiem, jeśli coś takiego się, sam się zastanawiam nad tym. Jeśli coś takiego się zdarzy, to zobaczymy, co to będzie. I trudno mi tak teraz, wie pani, spekulować, ale to jest dla mnie istotne. To znaczy, gdybym w coś totalnie nie wierzył, to bym po prostu w to nie wchodził. Jeżeli można, jedno pytanie chciałem zadać jeszcze. Panie Robercie, generalnie rzecz biorąc uważam, że film nie dorównuje książce i to będzie taki mały kamyczek, który wrzucę do tego ogródka. Nie wiem, jaki on miał budżet, ale tu jedna pani mi powiedziała z sali, że zastanawiała się, dlaczego pan przez cały film chodzi w jednej koszuli. Ale to już inna sprawa. Ja chciałbym pana zapytać o jedną rzecz właściwie związaną z pana życiem. Jak to się stało, że absolwent Technikum Budowlanego kiedyś stwierdził, że zostanie aktorem i że dojdzie właściwie na szczyty polskiego aktorstwa? Dziękuję. No, to właściwie, jak odpowiem na pytanie, to już pójdziemy wszyscy sobie spać. Jeśli chodzi o koszulę, to Szacki ma kilkanaście takich samych koszul. Bo po prostu nie chce mu się przez cały czas przebierać w jakieś inne ciuszki. Podobnie jest z garniturami. Podobnie miał Einstein, wie pan? Einstein też tak miał. Miał kilkanaście takich samych kompletów ubranych. Prał je też, prał. Dobra. Przypadkowo, zupełnie przypadkowo, no po prostu, wie pan. Nigdy wcześniej o tym nie myślałem. W rodzinie nie było żadnych tradycji. Dla mnie człowieka właśnie z takiego miejsca gdzieś na
krańcu południowo-zachodnim Polski. Kino, telewizja to była jakaś abstrakcja. No i jak to zwykle bywa, gdzieś tam szkoła średnia, pani polonistka, wiersz na akademii, konkurs recytatorski, gdzieś tam coś nam się zaczęło wykluwać i no i tyle. Znaczy to jakby to nie była agenda, to nie był program, ja nie miałem pomysłu takiego, ja miałem zupełnie inny pomysł. To się gdzieś pojawiło w trakcie i później już konsekwentnie, po prostu jak już zdałem egzaminy do szkoły, no to już głupio by było gdzieś to rezygnować. Tak. I później już konsekwentnie to tam gdzieś szło dalej. No ale to już minęło od tego czasu 20 lat, więc jakbym zaczął opowiadać całą tę historię, to myślę, że moglibyśmy tutaj troszeczkę się znudzić. No, tak. To ja mam pytanie, tu z końca sali. Znaczy, ja powiem tak, to jest ostatnie pytanie, dlatego że niestety mamy seans kolejny na ten za chwilę i będziemy musieli powoli kończyć. To zadam tylko jedno w takim razie pytanie. Oglądając film widzę, że Szacki bardzo polubił pana, pan bardzo polubił Szackiego. Ja mam pytanie, czy Szacki już się wyprowadził z Sandomierza do Olsztyna? Nie wiem. Nawiązuje do gniewu. Czy Szacki już rozmawiał, czy były już rozmowy o kontynuacji, czy już się mentalnie chociażby wyprowadził do Olsztyna? No coś tam, jakieś zakusy już są czynione. Bardzo się cieszę. W tym kierunku, ale jaki będzie finał, to jeszcze tego nikt nie wie. No ale pewnie jak się zdarzy, no to się zdarzy. Chociaż ja miałem dosyć taki przewrotny pomysł, żeby w trzeciej części było dwóch Szackich. To znaczy, że była Szacka i Szacki. Znaczy, że była aktorka i aktor. Tylko nie tak, że oni we dwoje prowadzą sprawę. Nie. Jest jakaś scena, jest aktorka, a później jest kolejna scena, na przykład i on się odwraca i to jest facet. Ja raz nie wiem, o co chodzi, nie? Jak u Buñuela. Piękności, nie, to nie było piękności, nie. Nie, w piękności dnia. Normalnie jest jedna aktorka, ale po prostu w połowie filmu jest to zupełnie inna aktorka, która gra tę postać, nie? I coś takiego, żeby tutaj zrobić, nie? Czary mary takie. No i oczywiście od razu się pojawiają inne tematy, typu tam, nie, że gender, albo że kobiece w mężczyźnie, nie, że może Szackie, to jakby taka kobieca strona Szackiego. Sprawa jest do przemyślenia, boję się, że producenci na to nie pójdą. Może polecić on Bryski najpierw zagrać, prawda, pozytywnego bohatera, a potem negatywnego, czy odwrotnie. No, jest wiele możliwości. Nie, mówiąc tak, odpowiadając pani już tak bardzo poważnie, taki pomysł się pojawił. Pojawił się. Czy mamy czas, panie prezesie, na jeszcze jedno pytanie? To damy jeszcze pani szansę. Ostatnie to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie. Od kilku lat w naszym polskim filmie świetnie się dzieje. Prawda? Świetnie. I oby tak dalej. Tegoroczna Ida Oskarowa i pan ze swoją karierą trafił w ten dobry okres chyba. Kina są wypełnione, prawda? Świetne scenariusze. Jak widać. Tak, talenty. Pan właśnie, jest pan też moim właśnie. Może nie idolem, ale bardzo lubię pana. Przed salą, gdzie pan Robert będzie podpisywał plakaty, będzie można sobie może zdjęcie zrobić z panem Robertem. Także zapraszam. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa chociaż do państwa, bo klaszecie. No. Dziękuję pani bardzo, ale tak pół idolem chociaż? Okej, dobra, dzięki.
Dziękuję Państwu. Szkoda, że tak krótko, bo chętnie bym jeszcze odpowiedział na kilka pytań. Mam nadzieję, że za jakieś 15-20 lat jeszcze raz przyjadę. To sobie pogadamy trochę dłużej. Dziękuję uprzejmie. Bardzo miło.